Uwaga, teraz czekaj. Podaj trzy instrumenty, na których grał Kasiu. Nerwy. Gitara. Instrumenty muzyczne. Gitara. Poczekajcie, poczekajcie, bo teraz założyłem okulary i pytanie jest zupełnie inne. Podaj trzy instrumenty muzyczne, na których Kasiu nie umiał grać. Skrzypce, gitara. Grał. Jabel, kobza. Ale kto mówi, podnieś rękę i udzielam głosu. Proszę bardzo. Trąbka. Grał. Absolutnie odpada trąbką, uczyliśmy się w zakładzie grał. Jak? Duży. Organy. Kobza. Ja mówię kobza. Pianino, gitara. No, na pianinie grał. Gitara grał. Kobza, obój. Perkusja. I bębenki. To odpadł. Skrzypce. Pianino, skrzypce, perkusja. Grał. No, grał na perkusji. Czekaj, okej, pytanie bardzo ważne. Podaj miasto. Gdzie urodził się Kasiu? Nowy Dwór. Nowy Dwór, proszę zapisać. 30 km na północ od Warszawy. Im szybciej, tym ma się rodzić. Ja też tylko o Nowym Dworu. Uwaga! Podaj imię żony Kasia! Stefan nie mówi. Ela pierwsza. Proszę bardzo. Krystyna. Krystyna. A ty Krystyna, to tak powoli myślisz? No mówię Krystyna. Ale ona jest na Kasia. Trzeba rękę podnieść, ja zauważę i wtedy jest okej. Nie odpowiadamy, tylko ręka do góry. Okej, lecimy dalej. Okej. Jak nazywała się ostatnia łajba Kasia? Ja, Czajnik. Nie? Proszę. Czajnik. Numer jeden. Było. Numer jeden. Number one, proszę zapisać. Number one. O, jest czołówka już. Ja nie wiem, te wszystkie, które wygrywają, to tak siadają w pierwszym rzędzie. Numer odporu. Grupy. Chcemy wygrać. A co jest do wygrania? Piwo. Okay. Kasio zdewastował łódkę w Newport, Polonia. Nie zdewastował. No, podczas Polonia rendezvous. Kto był kapitanem tej łódki? Stefan. Nie. Ale proszę podnieść rękę. Jeszcze raz. Jak? No. Proszę. Piątek. Tak, kapitan. Brawo. Sąd. To dajemy. Uwaga! Którą rocznicę obchodzimy dzisiaj? 8! Jest kwalifikowana. Pani koleżanka podniosła rękę. 8. Ja też podniosłam. Ty krzyknęłaś. Ale podniosła rękę i krzyknęła. Nie wolno krzyczeć. Można tylko podnieść rękę. Od razu tak. To ciszę. Rękę do góry. Kasio produkował siatki w Polsce. Do czego one służyły? Proszę bardzo. No, nie. Proszę. Do ryb. No, odrodzeniem. No, nie. Od moskitos. Grę w siatki. Od moskitos. No. O, się. Jak? Do ping-ponga. No. Kamaki. Brawo, Edzia. Brawo, Edzia. Kamaki. Do siatki. Na sarny. Kamaki. Ale no. Na zakupy siatki! Siatki, duże siatki! A, to nie. Takie małe. Pomogę wam! Nic z rybami to wspólnego nie ma! Na zakupy! Ogromne sieci! Ogryzeniowe! Blisko, ale jeszcze nie do końca. Już jesteś blisko, na O bym się zaczynało. Ogrodowe! Jak? Ogrodowe! Na O blisko, ale to musi ktoś powiedzieć dokładnie. Siatki ogrodowe na... Na co? Bardzo dobrze, takie właśnie siatki produkował. Pamiętacie, jak badelarze mieli namioty, to on produkował takie siatki, żeby przykryć namiot, żeby nie odpłynął. Okay? Bardzo dobrze. Pięknie. Dzięki tym siatkom się dorobił, przypłynął do Ameryki. Ale nazwa jak? Siatki to dla ogrodnika, dla balony. Nazwa kompania. Tego się nie stosowało. Janusz, tego się nie stosowało. To było zaczynienie. Metku. Na jaką przewlekłą chorobę chorował Kasiu? Proszę bardzo. Astma.
To nie była taka przewlekła. Niestety dobrze. Jest jedna choroba. Rozet ma rozet? Nie była taka, umarła. To nie jest ta sama. Nie była taka. No wiesz co ty mi o Kasiu. Kasiu! Ty to widzisz i nie grzmisz. Nie była taka przewlekła. A jak? Okej, dajemy Eli tak oczywiście. Astma to była choroba, która męczyła Kazia. Było jeszcze kilka chorób, które go męczyły. Ale ta była taka główna. Okej, uwaga wszyscy! Kazio był aktorem. W jakim filmie grał? Proszę tytuł podać. Proszę już. Piraci. Jak? Piraci. Nie. Piraci. Krzyżacy. Jak? Krzyżacy. Kto powiedział Napoleon? Napoleon. Napoleon grał w filmie Napoleon. Oczywiście. I grał. I płynął tam w tym filmie. Nie. Helenę grał. Wiesz, mógł grać, bo był mały wzrosty. Proszę podać. Pierwszy pol. Nie dali mu. W Stanach Zjednoczonych. Jak Kazio przepłynął przez Atlantyk. Pierwszy port w Stanach Zjednoczonych. Jaki dotknął? Fort Lauderdale. Fort Lauderdale. Stefan. Na Florydzie? Fort Lauderdale. Ja byłem jeszcze. Ale punkta, bo równa. Andrzej tu, prawda? Ale jeszcze raz mówię, proszę nie mówić. Teraz powód. Dlaczego kapitan Skorski w końcu wybrał Kazia, a nie kogoś innego do swojej załogi, aby przypłynąć na Arktykę. Chodzi o to, żeby był mały i mieścił się w koi. Proszę. I nogi nie wystawały pod okrwitą. Ze względu jakich jest... Ale to jest pytanie z książki, gdzie on powiedział o tym. Że wybrał Kazia w książce ze względu na Skórski, tak? Tak, Skórski. Ze względu, Andrzej ma rację, ze względu na wzrost i na prowiant. Że mało je, no tak to Andrzej. Tak napisał i się na to, na źródło się powołujemy. W jakim stylu pływackim Kasiu czuł się najlepiej? Proszę podać jeden. Proszę. Krał. Jeska. Żabka. Jeskiem. Jesek. Ktoś jeszcze? Konik mocny. Na pleca. Mocnym konikiem. Powiedz jest w żadnym. Kasiu nie lubię pływać. A co on za tacy pirata? On nie wał, pamiętam jak dobrze. Jedyny. Po piesku. Ale on mówi, proszę podać mi trzy ulubione powiedzonka Kasia. Majko, ty moja. Dyskwalifikacja. Ja jedną powiem. Ręka się do góry podnosi, ja proszę bardzo. Kompania nieliczna, ale śliczna. Raz. Wow. Jedną trzecią. Dwa, trzy. No już jedną trzecią powiedziała. Tak, no. Trzy podać. Już jest dobrze. Nie ma konkurencji. Ja to drugą trzecią. Majko, ty moja. Majko, moja. To musi być podniesione, już zaczynacie się gubić. Jeszcze jest trzecia. Jaka jest trzecia? No, co najmniej trzecia. Jestem wielki. Tak to bardziej Wacek chyba jechał. To było Kazia. Kazia? Okej. No to Kazia. Ale pytanie, bo punktu można dać każdemu, kto pływa. Ela jeden, kolega Polski jeden i Kacuś pół. Wszyscy po pół. Kacuśowi pół. Co pan Lajko powiedział? To samo. Powtórzę to samo. Okej, to było znane jego, nieraz się sprawdzało. Nie, najlepsze powiedzenie Kazia na przykład to lepsze jest wrogiem dobrego. To musiał być bardzo wstawiony, bo ja nie słyszałem. Oj, bardzo. Jurek, bo to było...